Płacisz kurwa stówę! Miałbym 300! Kurwa! Ani razu przez start i dwa razy więzienie! A do patrz, chuja! Teraz... Cześć, obydlecie, ekipa WK z tej strony. Dzisiaj odpakowujemy prezent od widza i zagramy sobie w to. Jest to coś na wzór Monopoly, ale jest to Dzikopolis, bo my jesteśmy dziki, jesteśmy WK dzik. Dawajcie wszyscy razem. Dotykamy i 3, 4, każdy za róg. Hop. Ojej, piekarnik, lubię to. Kuchenka, lodówka. Szwecja. Tak, Robert, to są rzeczy. Uwaga, mam wiadomość od Mikołaja Węzika. Siema WK, oto gra, nad którą pracowałem 4 tygodnie. Bardzo się cieszę, że do was dotarła i mam nadzieję, że spodoba się całej firmie oraz widzom. Życzę mi jej zabawy. Mikołaj Węzik. Mikołaj, łapa dla ciebie forever. Ale... Ale patrz, najdroższe dwie ulice to sztanga i ława. I jest ta Szwecja, o której powiedziałeś, no to jest stały widz. To jest taki widz, co był na każdym live. A kurwa, więzienie to Szwecja! Zajebiście! Chyba ci chce nie wierzyli, patrz. O człowieku! Ty, to jest najlepsza gra. Na wymiar wszystko. Chciałbym tu powiedzieć, że przeczytałem całą instrukcję, Mikołaj. Wszystko zrobił, tu widać, że wycięte jest i sklejone. I słuchajcie tego. Pod koniec instrukcji jest napisane. Uwaga, przedstawione zasady są niepotrzebne. W tą grę można grać na własnych zasadach. Ogranicza cię tylko własna wyobraźnia. Tylko tutaj. Cały widz. Chciałem powiedzieć, że pillbox jest na pionki chyba, no nie? Chyba tak. Się nie mylę. I co, zwykłe pionki będą? Ciężary są. 25. Nasze z siłowni. Nasze ciężary. Ty, akurat nie... To są hotele, to nie są pionki. Ale trafiłeś przepięknie. Jeszcze nie dostaliśmy naszych talerzy, co zamawiamy. Właśnie czekamy na dwójski piątki. Przepiękne. No, 3 tygodnie czekamy już. Ja będę bankierem, więc myślę, że będzie fair. Mikołaj, niestety nie wiem, gdzie podziały się setki i dwudziestki. Także pożyczamy setki i dwudziestki z innego Monopoli. Przyznał się, że zaglądał. Bączek już wziął kasę, żeby wygrać. Ja muszę wydmuchać nos. Bączek przyznał się, że zaglądał do Dzikopolis, także mógł zabrać setki i dwudziestki. No ale niestety nie mogłem w ogóle ich znaleźć, także biorę setki i dwudziestki z Monopoli Pokémon. I będzie Pikachu na... Nie było ich tak dużo, Błażej. No minęła. I w skrócie, wszyscy z was grali w Monopoli. Tutaj to wszystko tak samo wygląda, tylko zamiast hoteli są ciężary. Jeżeli chcecie zrobić tak, żeby jak przeciwnik stanie na waszym polu zapłacił więcej, musicie postawić 10-kilogramowe talerze. Jeżeli chcecie postawić 25, to musicie uzbierać 4 niebieskie talerze i dopiero wtedy, jak dokupicie jeszcze jeden, możecie zmienić go na 25. Tak jest. Muszę powiedzieć, że jestem największym fanem tego, że Szwecja to więzienie. To jest najfajniejsza rzecz w tej grze. Ja też to doceniam. Serio, naprawdę. Że do Szwecji idziesz, jak coś przejebiesz. Ja srebrę. Po prostu kraj, nie? Że tam... No tak, deportacja. A pieniądze to dzikęsy. Czy mogę ja pierwszy, ponieważ jestem najmniejszy? Tak. No. Organizujesz zbiórkę na sportową Polskę. Jako nagrodę otrzymujesz 2000. What? Ależ nie, to... Doli. Aż proszę pieniądze. Nie wierzę, może 2000 aż. Wiesz, doli. Jak 200. To? A to 1-0 się pomyliłem. To 200. Może być 200. Ale każde może się zdarzyć, proszę. No skreślone D może być kurwa jak 0, no bank. Płać. Płacę. Jest. Na gozu, chuj. Doli Polski 400. A to nie, to D, to nie 0, dobra. Serio 400? Tak, 400 płaci. O ja, a czas leci, ty. Zaraz pół godziny i 400 w dupę jesteś. To jest prawie cały twój pieniądze. Nie jestem w dupę, bo wspieram sportową Polskę. Ale no... Frajerze. Kurczę, no to bardzo hojne z twojej strony, nie? Płacisz, 400. Nie możesz kupić. Drogo, to kurna, ty...
Dobra, byczku, poproszę. Już gramy 10 minut. Od producenta, u którego zamawiasz białko, dostajesz rabat. Otrzymujesz 20 chickensów. 20, no może być, jak dacie. Dziękuję, nie? Panie producencie. Siadasz przy biurku, jeśli przechodzisz przez start, otrzymasz 400. Nie tędy. Coś to już drugi raz pan czego oszukuje. Strasznie to śmieszne jest. Drugi raz. Wiesz? 200? 200, no. A chcesz to kupić? Ty. Wyglądasz komicznie. Znowu ci wyszło, drugi raz. Nawet rzuca kostką dziwnie, nie? 15. To co ty pierdolisz? No, dobrze ruch. Świetna inwestycja to była, moi drodzy. No, 30 zarobił. Jakbyś kupił. Ale to 30. 15. Proszę. Ale ten wiecie, jaki, no już taki bogat. Jakiś, jakiś ruch jest, masz na ruchy na mieście już. Kupuję. Robert się zbliża na siłownię, już bombę. Dwa albo trzy. Ej, no, trzymajcie kciuki, prośba. Bardzo mi zależy na dwa albo trzy. Bo saker... Jest! Saker nie ogarnął, że częstotliwość wstawania jest częstsza. Patrz. Ja. I płacz. No, dobrze, serio? Dobrze, to ale nie o to chodzi, ma, wiesz. A wiecie, jak są zasady? Kto będzie miał więcej pieniędzy, tak? O, jak rozjebie cały hajs, to skąd będzie miał pieniądze? Takie są też zasady w życiu, jak ale... postawię hotel, płacisz mi tu 1100, byczku. Ej, hotel. Jak wylosuję 5, idę do Szwecji. 4. 4? No tak, 4. Odwiedzasz Szwecję, tu jest, idziesz do Szwecji. Odwiedzam? Tak, jak będziesz na Szwecji, to... A, to są odwiedziny, czyli żeby po prostu zrozumiał, ale... czemu nie chcę tu być. Ale to i tak nie mówi o tobie nic dobrego. Nawet dobra, panowie, tylko. Uwaga. To i tak słabo, że nic... No czemu ty ciągle poza jeden. Idziesz na kanał warszawski Cox, jeśli przechodzisz przez start, otrzymasz 400. Nie przechodzisz przez nie przechodzisz. Start. Możesz kupić i wtedy robisz mi na złość. Proste, że kupuję. I czekajcie, zauważyliście różnicę? Saker powiedział owcy, możesz kupić. A u mnie? Szybko, lecimy dalej. Ja nawet nie słuchałem. Jest to stronnicza. Dobra, za kanał WKA, za nasz fundament. No kurde, jestem po moim życiu od razu, zapłacić, nie? O wiele więcej, no, niż tutaj, 400. Ej, uwaga, możesz kupić. Ale cieszę się, że jest to miejsce. Poczekajmy na owce, mogę się nie wydawać. Nie, poproszę. Dzięki. Paweł, to jest twoja kolej. Jak gdzieś staniesz, możesz kupić. Pamiętaj. Dziękuję, kolega. Ej, wy jesteście... Powtórka. Dotyka mi kostki. Nieźle jesteście neurologicznie, co? Tam pierdolnięci. Obaj. Trzy. Po tym rzucie młotem. Kupuję. Powiedz mi, co to jest. I teraz już mi płacicie 240. Nie. Bo mam dwie. Co? To nie działa tak. Nie. Nie masz obciążenia, co ty mówisz, człowieku? A, 50 plus 45. Jakie 45? Nie dopłaca się. Za to masz 50, za to 45. Nie sumuje to się. To się tylko sumuje na kanałach. Robór nie tak. Zrobiłeś 300 kilo w maszynie. 90. Otrzymujesz od każdego gracza po 20. Czy to jakaś predykcja na trening dzisiejszy u ciebie? Ile zrobiłeś? 300. O. Ale to jest pana, panowie, no w realu się liczy? Gdzie moja kasa? Ile to jest 20 dzikensów w realu? 20 z ligo. To też mi musicie dać. To wymienimy się, to ty mi dajesz w realu. Ej, zastanówcie się teraz, Saka, czemu nas oglądacie? Mówię. Wiesz, takie rzeczy, macie naprawdę jest szeroki wybór, nie, na YouTubie? No patrz, boimy się powiedzieć, że towar byśmy... Wrócę mogli. Się osobiście, odpaliłeś to. Ty, robię to. A ciekawe, czy ludzie wiedzą, czy pierdnąłeś ty, czy owca? Tak, ale w ogóle w 2013 myśleliśmy, że mamy taki złoty materiał, że ja się spierdziłem do kamery i wstydziliśmy się to puścić. Nie puściliśmy i tego. I nie puściliśmy jeszcze tego na jakiś specjal, dopuścimy. Nie puściliśmy. A teraz nam... Oj tak, byku. Nas to tak nie stresuje i byśmy wierzę, i wrzucamy to w każdym odcinku. A nie? To nie są ulice do hoteli. Twój najnowszy produkt spodobał się odbiorcom. Dostajesz 300 dzikensów. Jego jeszcze nie. Ja pierdolę. Nie, idziesz tutaj, Pączek, nie przechodząc przez tak, start. I teraz. Jest I teraz
Pączek jest tutaj przez dwie tury. Jeżeli ktoś stanie na jego polu, on nie może pobrać. Przepraszam, jest coś takiego jak wykupienie się z więzienia. Tak, ale po dwóch dopiero. Nic w instrukcji, nie, po dwóch wychodzisz, ale w instrukcji niestety nic o tym Mikoła nie napisał. Jest promocja na promy Stena Line za 20. Można kupić bilet do Szwecji z powrotem. Jak znajdziesz ofertę, to nam pokaż, a my gramy. No. Potrzebowałeś motywacji, płacisz 40. Dobrze, że tylko 40. Idealnie trafiłeś. I masz, jeszcze powinno być, masz tutaj matę, żeby się popłakać. Ale dostajesz matę, żeby się położyć i popłakać na niej. Jak wyrzucę 5, jest parking. Mam przeczucie, że pierdolnie 5. Ty też? Ja też, no. Kurwa, reakcja. Kurwa! Sztanga 800 G-Kensów. No, najdroższe pole. No, zobaczymy, czy tyle mam, ale oczywiście, masz, że... Masz, siaka masz jeszcze. Ale wiesz, nawet z zapłaceniem zrobię trening i go nagram i wrzucę na kanał WK. To jest bardzo ważne. Nikogo to jest. No, bekę mieli, że to biorę. Ej, z każdy, nie? Wydałeś mi 200? Tak, ale Robert miał z ciebie bekę, a kupi to tylko po to, żeby ci zabrać, bo i tak z tego będzie mało zarabiał, bo to tylko 50 będzie miał z tego. Sprzedasz mi za 500? 3, 2... Nie chcę. Pamiętaj, że czas leci. Dawaj. Coraz bliżej końca i będziesz stówę do przodu, nie? No, dobra, muszę przeholować. Co przeholować? Do startu. Uwaga, wypadło mi 3. Nie. Czy mam powtarzać? Powtarzaj, bo nie umiesz rzucać kostką. Nie umiesz już. Nie umiesz rzucać. A sprawdziłeś pole, że miałem kartę i powtórz, nie? Przyznaj, no tak? Tak, bo patrzyłem, czy nie chcesz czegoś, wiesz, super trafić. Dobra, no czyli powtarzam, tak? Tak. Nie wiem, jak to jest. Jeden. Dość długo. Patrz, teraz jeden rzucę. Fuj, nie? Zmiana warty. A weź niżej, spróbuj niżej. Dziwnie ona leci, no. Spróbuj niżej, nie rób tak, że rzuć ją do boku, a nie rzucasz z góry. Ty gdzie ona wpadła? Na dole. Raz, dwa, trzy. Najtańsze, nie warte niczego. Krojownia. Pieprzy, ja nie jestem. Nie warte niczego. Pieprzy, ja jestem. Pieprzy, ja jestem. Pierdolę krojownię. Wiesz dlaczego? Po co? Bo tam się wszystko zaczyna, w tym co chodzisz. Wszystko praktycznie się zaczyna, może nie aż tak zaczyna, ale zaczyna się potem. Wyższa inteligencja jakaś. Kurwa, przegram, chuj. Tak. Przez to więzienie. Ale przecież ja też tu byłem. Sprawiedliwość. No tak, no w sumie mamy równe szanse. No jeszcze oni też się wpierdolą. Jeszcze przyjdzie na nich czas. Pytacie się, o, kupi krojownię, nie kupi. Kupisz, nie kupi. Panowie, to jest Monopoly. To nie jest przetrwać, to nie jest gra przetrwać w Europie. To jest gra Monopoly. Ta gra jest z Ameryki chyba się wywodzi. Tak, trzeba grać po amerykańsku. Trzeba kupować, spieniężać wszystko. To jest Dzikopolis. To jest Dzikopolis. Telewizor, rozpierdol. Rozpierdol, jedni. Wyrzuć te pieniądze. Zaśmiał się trochę jak Mędrek z Dextera. Kupujesz? Gdzie ty jesteś? Dobra, teraz Saker? Nie, Pączek. Robur. Teraz. Przecież Robur rzucił. Wow. No pomyśl, kto jeszcze może być? Dobra, jeśli nie ci wszyscy, to wymieniłeś. Owca, ty rzucasz. To oznacza, że ty rzucasz. Sam się bramzluje na ulicy i mu pozwalają. Dobra, lecimy. Niżej, weź nisko, błagam, weź nisko rękę. Żeby nie... On ma wolę tu. I tak leci z góry. I wypuść... Raz, dwa. Kanał WK Dzik. Kurwa! Dwa. Kurde. Już bym stówę miał. Kurwa! Kurde, może nie kup. Patrz. Naprawdę? 200 straciłem. Masz, staj se tu. Ale nie możesz to kupić. To nie jest do kupienia. Ty, on ciągle liczy, że chce kupić. Ty, on się... To Saker ma. Ty, on się szykuje, żeby to kupić. Ty, on cały czas gada, że to kupuje. Już jego tura minęła, ale dalej kupuje. Ile? No już Robur jest, a on dalej kupuje. Nie upomniałeś się. Mówimy, że się nie upomniałem. Gościu, on jest w Szwecji. Nie upomniał się, bo nie płacisz. Bo ty jesteś za może, gdzie ty jesteś, człowieku? Ty ale... innym świecie żyjesz. Ale jak jesteś w Szwecji, to nie monetyzujesz tego? Nie. Co ty gadasz? Tłumaczymy to chyba trzeci raz. To nie chciałbym tam jechać w ogóle. Ej, to jest największy rynek świata. Płacisz 20 lub ciągniesz szansę.
Lub ciągniesz druta w Szwecji. Tego zestawu ciągniesz. Lub opierdalasz druta. Druta obu kolegom w Szwecji. A tam płacisz, wiesz... Na legalu. 300. Kupujesz nowy sprzęt na siłownię, nie płacisz 300. Serio tyle! Serio tyle, co powiedziałem! Ja pierdolę, ty! Jaka akcja! Dokładnie tyle, co powiedziałem. A mógł zapłacić 20! Ja wspieram sportową Polskę. Ale no bo już 700 to napierdolił. Widzowie będą pamiętać to. Nie będą pamiętać. Dobra, słuchajcie, przestaję narzekać, nie? Robur wykurwił 700 na środek. I nie ma z tego nic. No niestety. Słuchaj, nie kupuj, nie? Nie kupuj. Dobrze, dobrze, ja bym poczekał kilka rund. Dobrze. Tylko, że zaraz może się skończyć ta gra, bo trwa pół godziny. Tak bardzo cię lubię, że liczę na to, że ty sobie to kupisz. Oraz to. Trzymam kciuki, żebyś mógł tam stanąć i pokazać mi. Masakra. Wywaliłeś hajs, nic ci to nie da. Ale on ma wszystko. Co? On ma wszystko. Jest 10. O co ci chodzi teraz? Nie. Co ci to da, że to kupiłeś? Nie kupiłem tego! Naprawdę. Z jakim... Nie kupiłem tego, kurwa! I stół tak, no nie, saker. Ja stałem i nie kupiłem. Nikt do kupienia. Kupuję. Bo nie można się zastanawiać. Życie trzeba iść do przodu. Brać, co ci się powinno należeć. Nie patrzeć, kurwa, to, tamto. Żyć pełną piersią. I ja właśnie tak zrobiłem i kupiłem sobie fotel. Już za 400. Ej, wybiło pół godziny. I się okaże, że Robur wygrał, mimo że... O, jeszcze 400 ma. 200? To 400. Ja ani razu. To kończymy to pół godziny, czyli kończymy tą rundę. Każdy. Dokończymy. Ale jak rundę? To już no nie ma... No nie, kończy Sakaria. Kurwa, ten ciągle na mojej ulicy staje, ty. 20? 15. Moim piątkiem. A! Kurwa! On jest biały? Płacisz, kurwa, stówę! Miałbym 300! Kurwa! Pierdolone jednoczko! Kurwa! No tak. O! No. I co? Patrz, pierdolisz? 8 razy już ktoś tu stał. A jak będą kurwa obciążenia? Czekaj. To będzie kurwa. Ktoś ma? No ja? 15 poproszę. Ty musisz 5 rzucić i ruchasz nas w kolejorze. Nie rób tego. Zrobił! No to. Nie! Różowy bym chciał. I to co chodzi? No, i z każdym z nas dzielisz się tymi pieniędzmi ze środka. A dlaczego zabierasz to wszystko? Taka jest zasada. Taka jest zasada. Na parkingu? Tak. No Szwecji, kurwa, drugi raz. Ja za ciebie pójdę. Raz, dwa, trzy. Jebany w dupę jesteś ty! On przepływa, wiesz. Ej, dobra. Pączek ani razu nie przeszedł przez start. Ani razu przez start i dwa razy więzienie. A do patrz, chuja. Teraz my idziemy na jego niebieskie ulice i możemy mu tu kurwa nasrać, naszczać, ruchać się i nic za to nie zapłacimy. Zrobiłem świetny film. Pani Krystyna wypłaca ci stówkę. Zajebiście. Zaczyna się pani zwracać. Pani Krystyna, czyli pani od algorytmu z YouTube'a. I ona tam zarządza, co wejdzie, który film wejdzie na czas, a który nie. A ja potrzebowałem. To jak? Spuszczasz się tu i mogę rzucać? Tak, no ale to ja będę sobie w trakcie. Dobrze. Rzucaj. O, dobra pola. Nie. O, tego bym nie kupił. Ja też bym nie kupił tego. Jak ktoś ci tam strasznie drogie. Oj, kupuję to nie bankier, kurwa. Nie ma po co. A czy powinien być A6300 tutaj ogólnie, ale A700 też bym nie kupił. Dobra. Trzeba. Weź rzuć w bok. Pracować. W bok, nie zrób. Czemu on robi wszystko dziwne? Z palcy, rzuć nie! Rzuć z palcy. Jeden, masz za karę jeden. Komputery. Kupuj. Kupuję w chuj. Patrz, owca, zrób tak. Zobacz, nie trzeba po to się schylać. Patrz. Ten kurwa wszystkie szanse łapie. No. Wyjeżdżasz ze Szwecji. Kartę należy schować do wykorzystania. O, masz darmowe wyjście ze Szwecji, chowaj sobie. Sprzedania. On już wyszedł teraz. W sensie mogę za piątkę kupić. Nie kupuj, bo i tak już wyszedłeś. Cyk. A ja wejdę tam jeszcze raz, słyszę.
To jest zajebiste. Kupuj. Poproszę pieniądze. Nie, bo a no. No dawaj, dawaj, poproszę, nie? Będzie na, będzie na kolejne inwestycje, nie? 50. Raz, dwa. Poproszę, o, szkoda, że jest. Nie, jeszcze jest. Nie, nie, oszuście, wiedziałem. Patrz, chciałeś. Nie, teraz patrz, chciał mnie oszukać. Co? No jesteś w Szwecji! Nie! Wyszedłem! Nie, dopiero teraz wyszedłem! No właśnie, więc możesz zapłacić! Nie mogę, kurwa! No jak? No cały czas dobra, jesteś... Dobra, graj! Za morzem! 200! Jaki gwizd! Czy to nie on się śmiał z moich dworcy, kurwa? No i dawaj, podatek. Co ty 200. No dawaj, dawaj, podatek za sportowy. A ty może tylko 200. Ale dobra, przez start przejdziesz. No tak, no ale no, chciałem. Ale patrz, możesz. Poczekaj, jak jeden, to wchodzisz na moje, na moją sztangę. No wolałbym tam stanąć. A tylko stopę kładzie. To jest tu wasz. Robert, ty masz jedną ulicę? Jak ty to robisz? Nie wiem, ciągle kartę czytam. No, to jest. A jakieś tam ten, to nie chcę. Twój film jest pierwszy na karcie na czasie. Jako nagrodę otrzymujesz 50 od każdego gracza. Serio? To jest, to jest właściwy zarobek za film pierwszy na czasie. Rozumiem. Tak. Kurwa, serio mówisz? Ja, serio, kurwa, no nie, jak mam dać 50? Nie. A nie od nas. Pierdolisz. Ale łykacie, kurwa. Błażej rozmieniał kasę specjalnie przez siebie. Jest pojebem, no i nic z tego nie zmieni. Ale no jest pierdolnięty. Tylko dlatego, że ty to wychaczyłeś, nie przyznałbyś. Ale było blisko, kurde, najbliższe moje oszustwo w grze. Już bym chciał kończyć oszukać. Zjedniętym człowiekiem. Ty, owca, jest taka akcja, że jak rzucę jeden, to chyba, kurwa, idę z tego pomadę, nie? Idę pomadę i będę płakał. Dawaj. Wspieram i płacę to wszystkim. Kurwa! Czy ja dobrze widzę? Podatek za sportowo! O kurwa! Ty, donate! Saker, trzymaj to za przejście za start. A nie dla... Nie ma! Regały. O, w regały się to schowaj. Jest jedyne, którego nie mam, ale nie mam... Czekaj, stop! No, poczekaj, muszę możesz zastawić brąz. No jaki jak jest koszt zastawu brązu? Weź od tej Sony A700. Stawiać. 300. No ciekawe, kurwa, za co kupię? 3. No nie. Dobra, proszę 20 kilo. Ty o 20... 20 się zastanawiam. Ej, on wyrzeźbił jeszcze czy domek. Czy będę 20, czy nie, nie? Jeszcze domek wyrzeźbił, a nie wie, że stanie zaraz u mnie. O, dziękuję, stuwa. Stuwa, stuwa, stuwa. Mam tu papiery na to. Pokaż, że stuwa. Telewizor, tak? No, proszę ale bardzo. Ale pokaż. Ale ja wiem, że myślisz, że oszust albo coś. Patrz, 50 razy 2. Aaaa! Nie masz domków! No i ale... 50! Razy 2, bo on ma wszystkie trzy pola. Ulice, to jest mnożone. Dobrze, dobrze, łyknęliście jak, strasznie. Jakbym oszukiwał... strasznie moje zachowanie łyknęliście. Dwa, dwa, rzucaj, dwa. A wszyscy razem. Dwa, 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 wszyscy razem. Trzy, trzy. Yeah! Czemu tylko ja mam pecha? Ja był dwa razy w więzieniu, ale ma to. Kupujesz domki? Pieniążki, bez oszukiwania. Kupuję domki! Kupuję je! Wszystkie! Jeden domek kosztuje 300. Otrzymujesz premię 200 dzikensów. I co, ja nie mam pecha? No, wszyscy kasy dostałem. Teraz masz ewidentnie, bo każdy dostał kasę. Thanks. Wow, najlepsza ulica. Ale tylko ty masz pieniądze z nas takie. Musisz go kupić. Patrz, ile on ma pieniędzy. 700. Patrz, ile stuwa, stuwa za stuwą. A, bo ty masz tylko dwie ulice. Ej, może Orobur na sobie ej, a ja za ławę, tym, że nie słyszysz? Kontroferta. Za ławę chcę, słyszysz? Orobur, jak to kupisz, to jest po nas. 1000 ci dam za ławę. Masz tyle? Bo ja mam już sztangę, po co ci ławka bez sztangi? Skąd ja macie po co mi ławka bez sztangi? Dokładnie. Po co ci sztanga bez ławki? Sztanga? Bica mogę pompować, a ty co, na ławce możesz się położyć i popłakać. Co mogę zrobić, jak twoja kobieta? Możesz, ale możesz też możesz zrobić go na ziemi. Ciekawe, na czym zrobisz siady, jak nie masz sztangi. Koniec? W końcu. To daje mi jakieś poczucie... Pieniądz.
własnej wartości. No, czuję, że mam coś kurwa pod nogami, nie? Ja nie mam kurwa nic, żeby tam wsadzić. O nie, tu! O nie! Kurwa, ryzyko się opłaciło! Ile? Jeden strzał. 180. Ale o nie! To jest dla mnie bardzo dużo! O nie! Okej, słuchajcie, zakończyliśmy właśnie grę, zliczyliśmy majątek i na ostatnim miejscu jest Saker z majątkiem 1930 dzikensów. Chwilę. A z jakim zaczynaliśmy? Oj, nie wiem. Trzy. Ponad 2000 było. Nie, chyba. Nie, z dwa było. 200 chyba. No. To mniejsza, ale nie było włączonej kamery, a powiedziałem chłopakom, znając moje szczęście, teraz bym rzucił 4 i zgarnął wszystko ze środka. Oczywiście tu już nic nie ma i rzuciłem kurwa serio 4. To jest moje szczęście w życiu. Tak samo w zawodach, jak startuję. To kurwa, to jest prawdziwe życie. Na planszy. Z wynikiem 2450 dzikensów zajmuje trzecie miejsce Robert. To jest podium. A to nie. Chciałeś zaznaczyć, że jestem aż tak chujowy. Miejsce drugie z ilością 2840 zajmuje Pączek. Dziękuję. I ze znaczną różnicą. A czekaj, Saker miał pół minuty, tak? Ja chciałem powiedzieć, że mam tutaj cyk, 3 domki, 1-2 starty, robię więcej domków i owca jest w dupie. Czuję, że jakbyśmy pograli jeszcze z pół godziny, bym się wysunął na prowadzenie. Dziękuję. Wtedy owca by były w dupie, jak na razie ty jesteś w piździe. Chuj. Z dużą ilością punktów wygrywa owca, bo aż 3760 dzikensów. Thank you guys, thank you. So let me give you one tip. Invest. Buy. Stop wasting your time on standing in one place. You need to buy in order to go to another place. And buy another one, and another one, and another one. Nie wiem, okay, co mówisz, okay, bo nie znam angielskiego. Mój tip jest taki, ale że stawajcie na parkie. Myślę, że szczęście. Szczęście, no. Szczęście, czyli... Jak w życiu, nie? Zawsze wygrywam. Po angielsku to by było luck. Grałem odważnie i tym razem się to opłaciło. Ty nawet kostką nie umiesz rzucać. Masz, ci w to uwierzy? Masz rację, myślę, że wiele ludzi może odnaleźć w tym coś motywującego, że... Nie pod, na przykład, wiesz, no są tak zjebani jak ja, a mogą wygrać coś. Tak jak zasugerowałeś, nie? Że taka tak. Spierdolina jak ja, ja to są twoje tylko... słowa? Co bo, nie, bo poza nie, kamerą... to twoja matka. Czekaj, a to moja zawsze matka, tak ale nie, czekaj, nie jakoś coś takiego na mnie... Ale nie wiem, czy nie chujopatwa coś takiego powiedziałeś na mnie, ale no w każdym razie możecie być chujopatwą i wygrać w Monopoly. Myślę, że to jest motywujące. Ale wali kiszoną kapuchą. Ja chciałem powiedzieć jeszcze, że prawidłowo 2 razy wsadzili mnie do więzienia i rzeczywiście starałem się robić jakieś machlojki, za to mnie wsadzili. Ale koniec końców uważam, że i tak. No. I tak bym sobie poradził. Zobacz, tylko musielibyśmy to dokończyć. Mam tutaj całe to ulicę, mam, a owca nie ma ulicy. Ale myślę, że nie ma co już. Właśnie chciałem przytoczyć, że byłeś 2 razy w więzieniu. A i tak, zobacz, jesteś na tyle inteligentny i po prostu na tyle znasz zasady gry, że byłeś w stanie wrócić na drugie miejsce. A mimo wszystko i tak spierdolina taka, jak ja pokonała cię w tej grze, nie? Ja tak nie mówiłem. No jak? Poza kamerą, nie, no, cytując oczywiście. Więc... Nikt nie uwierzy, bo ja zawsze kłamię i wiem, że tym bardziej mnie to cieszy, że jestem w stanie z tak ogarniętym, inteligentnym człowiekiem rywalizować Monopoly. A tymczasem zapraszamy was. Nawet jakiś ten spierdolony gen, nie a i tak, tak kurwa da radę wygrać. Na nie? Kanale WK Gaming zapraszamy was na live'y. I tym chciałem zakończyć, bo tam rzeczywiście w Counter Strike'a powoli owca ma szansę ze mną. I jeszcze mam krzywy ryj. Nie mówiłem. No jak? No jeszcze, znaczy to nie, to ja akurat mówiłem, ale jeszcze to i wygrałem z tobą, patrz. Masz mięśnie i tego się trzymaj. Do widzenia. I jeszcze raz dziękujemy Mikołajowi, już tak na poważnie, naprawdę dziękujemy, bo widać tutaj nie tylko ogrom pracy, ale widać, że Mikołaj nas regularnie ogląda. I nie, że przez Kipo wywołuje odcinki, tylko on wszystko wie o nas. Wszystko wie. Najbardziej się zaskoczyłem krojownia. Krojownia. Że jest nawet krojownia.
Może piekarnik mamy piekarnik w pracy, wie. Petarda gra. Fajniej się grało niż w prawdziwym Monopoly. No, super. Da. Chciałbym nawet taką grę mieć dla siebie. Masz. Tylko. Ale bez was. Że w domu w sensie, że mógłbym nawet żebyś, z mamą żebyś, grać. A, czyli nie ze zjebami. Nie. Tylko żebyś mógł sobie pograć wszędzie, na poziomie. Że na, tak? Że na wycieczkę mógłbym zabrać do rodziny, do znajomych, niekoniecznie tylko tutaj. O to mi chodziło. No musisz nam wybaczyć, nie? Mówię, to nie jest nasza wina, tak? Mówię, tak, że... tak ale ja nie, się ja was nie obrażam, ja po prostu chcę powiedzieć, że ta gra jest tak dobra, że chciałbym mieć ją w domu i koniec. Nie obrażam was. Przepraszamy.